Wody brakuje, to już szybko. Zobaczcie, jaka piękna płoteczka się złapała, śliczna. Ponad 25 cm, może 25, może lekko ponad, ale śliczna sztuka. Witajcie! Dzisiaj jestem na rybach, tak jak mówiłem. Zasiadłem sobie tutaj na karpia, dużą płoć. Są tutaj naprawdę fajne ryby, stawy milickie. Ogólnie rzecz biorąc, należą do jednych z najbardziej rybnych stawów chyba w Polsce. Tutaj akurat te, które mamy, to są naprawdę bardzo dobrze utrzymane. I co? Łowię na koszyczek, kukurydza na haczyku. Zobaczymy, jak tam się będzie to przedstawiało. Koledzy tam po prawej stronie, już widziałem, jakieś karpiki powyciągali. Nieduże, ale w każdym razie to, co tu wiem, z tego, co widziałem osobiście, to pływają tutaj takie 10-kilowe i to bez problemu takiego byka można tutaj trafić. Oczywiście trzeba się przygotować na taką rybę, bo i staw jest ważny, i sprzęt jest ważny, bo to już nie są żarty z takim smokiem, że tak powiem. Co jeszcze? Zanęta, płoć, leszcz, karp z kukurydzą zmieszana. Mam jeszcze pinki, ale na razie nie dodawałem ich, bo po prostu zobaczymy, co jest. Słoneczko zaczęło świecić, ale rano było trochę takie niebo zachmurzone i nie bardzo się chciało nawet na te ryby iść. Trawa tutaj na tym półwyspie świeżo skoszona. Trzeba było sobie trochę tą ławkę dębową wysunąć, bo była przysunięta do brzegu, żeby tutaj ten traktor mógł sobie spokojnie, swobodnie pojechać i to wykosić. No i czekamy na pierwsze branie. Mam nadzieję, że za długo czekał nie będę. Się robi trochę ciepło, także jest fajnie. Ale wiecie, jak to jest. Im pogoda gorsza, tym lepsze brania. Czekamy, zobaczymy, jak to pójdzie. No słuchajcie, ja łowię na dwie kukurydze. Na razie jest cisza, ale mam do tego jeszcze takie pelety. Różne zapachowe, smakowe i tak dalej. Ten to jest, co to jest? Truskawka. Ale mam jeszcze jakieś inne morwy i tak dalej, takie różne rzeczy, wanilię i chyba na to zacznę łowić. A tu z kolei, bo dzisiaj jestem z młodym, no i młody wyciąga, słuchajcie, rybę za rybą. Piękne płoteczki, powiem wam, i też na kukurydzę, a ja tu nie mogę nic tutaj jakoś zohaczyć, że tak powiem. No i młody jest dobry. Także zobaczymy, co to będzie, ale chyba zaraz zmienię tutaj na te pelety, zobaczymy, co to będzie. No słuchajcie, zmieniłem zestaw, bo tu nic nie idzie. Młody wyciąga płotkę za płotką, a mi tutaj, kurczę blade, nie chce nic brać, co mnie bardzo martwi. Ale w sumie siedzę dla przyjemności, dla relaksu. Także jakbym chciał, powiedzmy, powiem wam, takie mam podejście, że jakbym chciał iść, znaczy mieć ryby, to bym poszedł do rybnego sklepu i tam sobie kupił, co bym chciał, tylko chciał. A tu przychodzę posiedzieć sobie nad wodą, pogapić się, posłuchać przyrody. I to jest frajda. No w każdym razie tak, teraz założyłem, napełniłem znowu koszyczek zanętą. Założyłem, słuchajcie, peleta truskawkowego i do tego dżownicę, czyli na czerwonego, wielkości takiej dendrobeny trójki, no trójki, może czwórki, właściwie czwórki. No i zobaczymy, jak nie chcą brać na kukurydzę, na samego peleta nie chcą brać, to może wezmą na robala. Tutaj w tej okolicy powiem wam, że jest mnóstwo ptaków, a takie ciekawsze z gatunków, no to jest tutaj kilka, może nawet kilkanaście par orła bielika. Także czasami można zobaczyć nawet, jak to łowi, słuchajcie. No piękna. No i kolejna rybka. No i w każdym razie można zobaczyć, jak te bieliki łowią te ryby. Naprawdę niesamowity widok. Szkoda, że nie udało mi się jeszcze tego nagrać.
No a my czekamy w każdym razie na branie. No i powiem Wam jeszcze tylko tyle, że dzisiaj jadę jeszcze na pole zobaczyć Grykę i spróbuję wejść tam, gdzie ostatnio się nie udało wejść ze względu na to, że było mokro absolutnie i pogoda nie sprzyjała temu, żeby wejść na tą górkę pójść, bo było naprawdę bardzo, bardzo mokro. No ale teraz zobaczymy. Dzisiaj może po południu, po obiedzie się tam wybiorę, to będzie jakiś efekt tego i będzie można cokolwiek zobaczyć, co się tam dzieje. A tymczasem czekamy na branie i zobaczymy, czy coś tutaj, skoro nie kukurydza, skoro nie pelet, no to może czerwony. No słuchajcie, pogoda dzisiaj chyba bardzo nierybna, przynajmniej dla mnie. No na coś trzeba winę zwalić. W każdym razie tak, no dwa byczki, te sumiki takie małe, zależy w jakim regionie kraju jesteście, tak się to nazywa. U nas na Dolnym Śląsku mówią na to byczki, sumiki. No bardzo smaczne mięso podobno, jeszcze nie jadłem, ale no zbyt małe, żeby je brać, bo jakby były takie po 25-30 cm, no to już są fajne, a tutaj takie same 10-12, no może i 15, tam był jakaś jeden taki. Także to nie było co po obraniu by nie było, to skwarki, może frytki by z tego zrobił, ale na pewno nie jakiś obiad czy coś, co można by sobie smacznie zjeść. No w każdym razie młody, piękne połowy, bo tu płoć za płocią wyskakuje, zadowolony jest. Później Wam pokażę na koniec filmu efekty łowienia. Fajnie mu to idzie, słuchajcie, na białe robaki po prostu bierze to jeden za drugim. No a ja tutaj próbowałem się nastawić na karpia i wszystkie metody po prostu tutaj te karpiowe, jakie do tej pory miałem sprawdzone na tym łowisku, no zawiodły, ale widziałem, że tam było kilku karpiarzy takich profesjonalnych, bo widziałem, że mieli te wędki karpiowe i te stoliki, podstawki, wózki, słuchajcie, no sprzętu chyba za 5 albo 10 tysięcy. No i wyjęli jednego karpia i to na tym było tyle. Także nie wiem, być może ta pogoda, rzeczywiście te chmury są takie, nie wiem, czy ciśnienie jest za niskie i w tym momencie tych brań nie ma. Osobiście to też czuję się taki troszeczkę zaspany, więc to być może to niskie ciśnienie jest. No i stąd nie ma takich konkretnych brań tutaj. O, następna płoteczka tam, ale to Wam pokażę zaraz. Także połowy piękne. Rybka za rybką. No. Ale to wszystko na białego robaka idzie ta drobnica tak zwana, czyli te małe takie płoteczki, chociaż jedna taka powyżej 20 cm zdecydowanie, także fajna. No to one po prostu zawsze są głodne, one biorą zawsze, nawet jak nic nie ma, żadna ryba inna nie bierze, to te mniejsze zawsze. No w każdym razie tak to wygląda, tu się nic za bardzo nie dzieje. U kolegów wędkarzy po prostu jak patrzę tutaj na wzdłuż brzegu, też nic się nie dzieje, także będziemy kończyli powolutku. No ale cała filozofia polega właśnie na tym, żeby po prostu sobie posiedzieć, zrelaksować się, odpocząć po całym tygodniu. No tymczasem jeszcze pamiętajcie, przed zakończeniem filmu zobaczycie, co tam w siatce pływa. Wody brakuje, to już szybko. Zobaczcie, jaka piękna płoteczka się złapała. Śliczna, ponad 25 cm, może 25, może lekko ponad, ale śliczna sztuka. Zaraz Wam pokażemy całe dzisiejsze połowy, bo kończymy już. Jeszcze tylko pozbieranie sprzętu i zaraz wychodzimy, ale przed tym pokażemy Wam, co młody złowił i ile, bo dzisiaj to jest jego dzień i właściwie wszystko, co w siatce, to... Plus dwa byczki. No, to on złowił. No i teraz wyciągamy. Zobaczymy, jakie tu połowy są. Dawaj, 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 dawaj. O, coś tam się dzieje. Pokaż, pokaż. Popatrzcie, ile tego jest. Normalnie wszystkie ryby zostały. Pokaż. Tam od góry. Ale piękne sztuki. I tu naprawdę kilka takich byczki. Raz, dwie, trzy takie duże, powyżej 20 cm. Jedna powyżej 25. No piękne połowy. Najpierw zmierzymy. Będziemy mierzyć jeszcze, tak? Ale śliczne sztuki. Dobra, to tyle z dzisiejszego filmu.
Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!